Polskie Radio Białystok. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie, bo wiedzieliśmy, że po tych meczach wyjazdowych gdzieś tam nie tak sobie to wyobrażaliśmy, żeby nie strzelić bramki i nie zdobyć punktów. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, grając z zespołem, który miał dużo pewności siebie. Bo to widać, że Jagiellonia po tych meczach, które tam grało u siebie, tutaj mimo porażki z Górnikiem, to potrafi grać, ma bardzo silną ofensywę i potrafi to robić. Dlatego zaczęliśmy mecz dosyć ofensywnie, potrafiliśmy się przedostać, potrafiliśmy stworzyć sytuację. No szkoda tej sytuacji Alvareza, której nie wykorzystał, ale zagrał bardzo dobre spotkanie, chyba najlepsze w Krakowie od czasu momentu przyjścia tutaj, bo i dla zespołu był i był też zawodnikiem, który utrzymał się przy piłce. Na pewno dużo nam pomogła ta bramka. No w drugiej połowie bardzo dobry kontratak. Wreszcie zdobyliśmy bramkę w taki sposób, jak po prostu chcieliśmy i wreszcie też z kontrataku to co było naszą bolączką i to dużo pracowaliśmy nad tym i to jest ważne. Później musieliśmy zmienić i tu mogę tylko podziękować, że i Hanka i Siplak, że po prostu grali, bo też nie trenowali dwa dni, mimo nie chcieliśmy ryzykować, ale sami chcieli grać i to chwała im za to, że po prostu nie patrzyli na te urazy, które tam drobne mieli, tylko chcieli być dla zespołu i dla drużyny. No tutaj straciliśmy później bramkę na 2-1, się zaczęło nerwowości trochę, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Tutaj też na pewno później ta nasza młodzież w środku trochę nie utrzymała tego tempa, bo i Knap, i Lucjusz później nie utrzymali tej piłki i to było, ale grając przeciwko tak doświadczonym zawodnikom jak Romańczyk, pospieszył, to rokuje to dobrze, bo jest to dobra droga i to też jak Knap, który wszedł, cieszę się, że po prostu jest chłopak, którego wprowadzamy do tej ekstraklasy i debiutował tutaj i już zaczyna grać i będzie silnym punktem tego zespołu, też dostał powołanie do kadry, to też jest jakiś następny krok i inni zawodnicy też na pewno na to czekają i będą dla nas najważniejsze punkty, a tak chciałem podziękować bardzo kibicom, bo mimo, że nie było ich dużo, to stworzyli fenomenalną atmosferę i byli z tym zespołem od samego początku do samego końca, nie było ani momentu zwątpienia, nie było wyzwisk, nie było jakiegokolwiek momentu zwątpienia, dlatego jeszcze raz Wam dziękuję, bo to byliście dzisiaj naszym 12 zawodnikiem i wiem jakie to jest i jaka presja na zawodnikach ciążyła dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie taka odskocznia, że zdobędziemy następne punkty w Termalice i później przez te 2 tygodnie przerwy przygotujemy się już dobrze i ci zawodnicy, którzy tam mają drobne urazy, też się wykurują i to jest ważne, dlatego gratuluję zawodnikom dzisiaj, ci co grali. Jutro część drugiej drużynie będzie grała, żeby też pokazali, byli w rytmie meczowym i mam nadzieję, że następny krok już zrobimy i mimo, że tego terminarzu, bo mamy następny bardzo trudny dalej, mamy te wyjazdy 3 znowu i jeden mecz u siebie, dlatego musimy zdecydowanie poprawić, jeżeli chodzi o doskonalenie wyprowadzenia kontrataku i nasze stałe fragmenty gry, bo tutaj też nie jesteśmy aż tak groźni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Marcin Bratko, Polish Express. Gratuluję wyniku. Chciałem zapytać, jak Pan ocenia grę formacji obronnej dzisiaj? No jeżeli chodzi o naszą grę obronną, no to pracowaliśmy bardzo dużo nad tym i tu wiedzieliśmy też, że Kamil dojdzie, bo już grał w tych meczach i czekaliśmy na to też. Wiedzieliśmy, że może mieć problem fizyczny, dlatego też tutaj czekaliśmy na to, że może tak to wyniknąć. Na pewno no może przy 2-0 trochę inne zmiany, ale też pamiętaliśmy o tym, żeby młodzieżowca trzymać na boisku i tutaj wiedzieliśmy, że Knap może nie wytrzymać tego spotkania, bo to jednak mimo wszystko jako pierwsze spotkanie jest to emocje dla niego też i na pewno z następnymi spotkaniami będzie łatwiej, ale jeżeli chodzi o całość, solidność, to pokazaliśmy się z dobrej strony, wybroniliśmy stałe fragmenty gry, bo trzeba pamiętać, że Jagiellonia ma mega wysoki zespół i tutaj generalnie nie stworzyli nam sytuacji, jeżeli chodzi o stałe fragmenty. Polskie Radio Białystok.